Dzień dobry, cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest Święto Trzech Króli, 6 stycznia, a my nie wierzymy, bo jesteśmy w parku. Chyba na początku stycznia jeszcze nie byłyśmy w parku. I jesteśmy dzisiaj w parku Szwajcaria w Gliwicach. Jak nie znacie, to zapraszamy Was serdecznie. I co, słuchajcie, będziemy karmić kaczki, spacerować, chillować. Jeździć na desce. Tak, i Zosia już zaliczyła pierwszą jazdę na deskorolce. Także jeszcze pojeździ. Był jeszcze jeden plan. Z samochodzikiem naszym. No. Ale ledwo wjechaliśmy do parku i samochodzik uderzył w krawężnik i się trochę części wyrwało, nie? Słuchajcie, ledwo przyjechałyśmy do parku z naszym autkiem, żeby pierwszy raz pojeździć. My jesteśmy mistrzyni. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Wjechany w krawężnik, wahacz pękł, więc pojechane i słuchajcie, w domu na szczęście części zafasowane. Będzie wymianka. Także chociaż ta dyskorolka została i słuchajcie, inne przyjemności, a nasza fura dzisiaj nie testujemy. Do domu, wymiana wahacza. Życie.
nam mija popołudnie, jest super, naprawdę. Wcale nie jest nam zimno. Szalejemy, bawimy się wszystkim, co się da. Słuchajcie, jak macie ochotę, napiszcie w komentarzach, jakie polecacie nam jeszcze parki w Polsce, na Śląsku. My jesteśmy wielkimi miłośniczkami z Zosią parku, więc fajnie będzie wiedzieć, co warto w waszych miastach zobaczyć, jakie parki. Co tam, Zosia? Zosia szaleje. Słuchajcie, nie, jest naprawdę super. Słuchajcie, popołudnie nam mija, jest naprawdę super. Zosia szaleje. Spacerujemy, jeździmy na desce, huśtawka zaliczona. I zaraz się wybieramy, gdzie jeszcze? Na Tyrolkę. Tyrolka to się nazywa? No, uwielbiamy też od lat to miejsce. Zosia, co przed chwilą się stało takiego? No na Tyrolce. Na Tyrolce Zosia zjeżdżała. To jest zabawa, słuchajcie. Super, nie? No nie wiem. Słuchajcie, jesteśmy już, ja nie wiem, ile już jesteśmy czasu w tym parku? No nie wiem. No długo i słuchajcie, już wracamy do domu, bo już nam troszkę teraz się zaczęło zrobić zimno. Zrobimy sobie herbatkę zimową. Zjemy obiad, tak? I będziemy dalej coś fajnego robić, jakieś gry pogramy. I tak nam zleci dzisiejszy cudowny dzień. To jedziemy już powolutku do domu, nie? Chłodne popołudnie, albo na jesieni, albo w zimie, to robimy sobie naszą ulubioną zimową herbatkę. Pokażę Wam, jak ją sobie przygotowujemy. Tutaj mamy pomarańcze, goździki. Ja zawsze wbijam parę goździków w pomarańcze. I ja i Zosia bardzo uwielbiamy takie połączenie. Tak, dajecie sobie troszeczkę goździków. Tam po dwa plasterki może dzisiaj pomarańczy. I teraz tak, ja sobie daję do herbatki miód. Tak, po łyżeczce, w zależności jak kto lubi. Dodaję miodu, mieszamy. Zawsze również dodaję soku malinowego. Odrobinę. I nasze pomarańczki lądują z goździkami. I taką herbatkę zimową będziemy sobie zaraz piły. Zróbcie sobie pyszna.
Oczywiście Zosia nie wszystko z tej deski je. Zawsze się śmieje, że jem ser z pleśnią. Tak, jem ser z pleśnią. Także dzisiaj taka delikatna kolacja, przekąseczki, herbatka zimowa zaraz wjedzie. A my cóż, dziękujemy Wam za dzisiaj. Staramy się być coraz lepsze. Jeszcze daleka droga przed nami. Dziękujemy Wam za dziś. I spokojnego i dobrego wieczoru. Do zobaczenia wkrótce. Pa!